Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Uwaga, uwaga! Zaczynamy program Poza Rządem. Dobry wieczór, to jest program Poza Rządem w Radiu Pryzmat. Za mikrofonem Karolina Walczowska oraz moi goście Karolina Kaduszkiewicz, koordynatorka główna Profektusa, studentka psychologii we Wszechnicy na UJ-cie, tak? Tak, we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oraz Anita Michalska. Dzień dobry. Coach prowadząca własną firmę. Tak jest. Dzięki stronie Pragmy dowiedziałam się, że w chwili obecnej do waszego koła należy około 180 studentów działających w obrębie 15 sekcji, zajmujących się różnorodną tematyką. Organizujecie 4 konferencje, bo oprócz Profektusa w stronę zmian, psychodebiuty, człowiek zalogowany, jesteście bardzo prężnie rozwijającym się kołem. Macie mnóstwo struktur, podgrup, projektów. Skąd pomysł i potrzeba na takie koło, które działa już ponad 10 lat? Ja w Kole Nauk Psychologicznych Pragma działam już prawie 5 lat, bo od początku studiów. I tak naprawdę nie miałam okazji się spotkać z twórcami koła, ale domyślam się, jaka była idea powołania właśnie do życia tej organizacji, bo wiem, jak wyglądają studia psychologiczne. Jest tam bardzo dużo teorii, ale mało praktyki. I właśnie dzięki temu członkostwu w Kole Nauk Psychologicznych miałam szansę poznać zupełnie inne dziedziny psychologii, takie, o których na studiach psychologicznych niewiele się mówi, a już zupełnie nie można wykorzystać w praktyce tej nabytej na studiach wiedzy. A dzięki właśnie Pragmie można poznać inne dziedziny, można zagłębić się w tematykę, która nas interesuje i też spotkać ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i razem z nimi się rozwijać w tych obszarach dla nas ważnych. W moim przypadku to akurat był coaching i trenerstwo. I jedną z sekcji, która należy do koła Pragmy, jest właśnie sekcja trenerska, gdzie razem z innymi studentami mieliśmy okazję podjąć pierwsze próby jako trenerzy i wielką pomocą i naszą mentorką była właśnie Anita, która dzisiaj z nami jest tutaj, bo właśnie Anita tak naprawdę pierwsza powiedziała nam, co to jest coaching, trenerstwo, czym to się od siebie różni i dzięki niej tak naprawdę mogliśmy pierwszy raz stanąć na sali szkoleniowej. Dziękuję Ci Anito. Bardzo, Karolina. To ja nie wiedziałam, że tak to wyglądało. No chyba taka była prawda. Anita była pierwszym trenerem, który zgodził się zupełnie za darmo przeprowadzić dla nas warsztaty, przygotowywać nas do tego, żebyśmy sami weszli na salę szkoleniową. Dzięki temu, że Anita nam pomogła się rozwinąć, na samym początku te pierwsze skrzydła rozwinąć, to my zaczęliśmy bardzo prężnie działać i teraz współpracuje z nami dużo więcej trenerów i coachów, którzy nam udzielają takich właśnie porad i wspierają nas w naszym rozwoju, w tej ścieżce zawodowej. No ale Anita była taką pierwszą osobą właśnie. To dobrze się dowiedzieć o tym. Anito, a teraz ja mam do siebie taką prośbę. Tak. Nasi słuchacze, żeby w końcu dowiedzieli się właśnie, czym różni się trenerstwo od coachingu. Ja też bardzo chętnie posłucham. Okej. Ja też chciałabym tutaj dołożyć, czym się różni trenerstwo od coachingu i też od mentoringu, bo to są też te trzy dziedziny tak naprawdę, które gdzieś się uzupełniają, ale są trochę różne. Coaching według Jenny Rogers, to jest jedna z kobiet, która napisała moim zdaniem jedną z fajniejszych książek na temat coachingu, czyli podstawy umiejętności coachingowych. I Jenny Rogers mówi, że coaching to jest ukierunkowane szkolenie, dzięki któremu klient odkrywa swój własny potencjał, który definiuje sam. No więc z jednej strony, czy coaching jest szkoleniem? Trochę tak, a trochę nie. Ja coaching raczej nazywam procesem, w którym klient osiąga cele i efekty tak, jak sam on je definiuje, a coach jest po prostu takim katalizatorem, który pomaga osiągnąć te cele. Inaczej mówiąc, klient, kiedy przychodzi na coaching, otrzymuje od coacha wsparcie i coach jest takim, można powiedzieć, przewodnikiem w górach, tak, który pomaga wejść na górę. Natomiast to nie jest tak, że klient sam wchodzi, to nie jest tak, że coach sam wchodzi na tą górę. Jeśli chodzi z kolei o trenerstwo, to trenerstwo, tak jak na przykład, nie wiem, mamy szkolenie ze sprzedaży, tak? Jest grupa uczestników, przychodzi trener, on ma jakąś wiedzę, ma jakieś kompetencje do przekazania, do nauczenia tych uczestników, jest pewien gotowy program. W coachingu jest to bardziej proces, za którym coach podąża, tak? I to jest ta różnica. Natomiast teraz różnica między mentoringiem a coachingiem polega na tym, że w coachingu to klient jest ekspertem
od swojego życia. To znaczy, że to klient odpowiada na pytania, które zadaje coach. Natomiast w mentoringu raczej to mentor wskazuje drogę, którą trzeba wykonać, tak, żeby osiągnąć dany cel. I tak na przykład przychodzą do mnie klienci z takimi celami na coaching jak określenie ścieżki zawodowej. Tak? Ludzie przychodzą i mówią, nie wiem, co chcę w życiu robić. No i wtedy na coachingu odnajdujemy, co chcą w życiu robić. Natomiast mentoring pojawia się wtedy, kiedy już ktoś wie, co chce w życiu robić, tak, i na przykład wie, że chce otworzyć jakąś firmę, ale nie za bardzo wie, co zrobić w związku z otwarciem tej firmy. I wtedy ja pomagam, doradzam, jakie te kroki po kolei mają być zrealizowane. Karolina, czy w ogóle skąd wy się poznałyście? Wracając jeszcze do Pragmy, bo chciałabym pociągnąć ten wątek, czym możecie się pochwalić? Bo ja wymieniłam konferencje inne, które również organizujecie. Co tam się dzieje na tych konferencjach? Na konferencjach przede wszystkim zjeżdżają się studenci naprawdę z całej Polski. Rzeczywiście głównie studenci, ale akurat w przypadku Prefektusa, o którym pewnie później szerzej trochę powiem, ale akurat w przypadku Prefektusa jest też tak, że wcale nie tylko studenci, ale też profesjonalni trenerzy, coachowie są uczestnikami konferencji, niekoniecznie występują ze swoimi warsztatami, ale uczestniczą po prostu tak samo jak inni studenci. Więc jest to taka naprawdę przestrzeń do rozwoju dla wielu ludzi, nie tylko psychologów tak naprawdę. To, co jest ciekawe też, to nasze koło jest na tyle prężnie działającym kołem, że zrzesza nie tylko, mimo że jest kołem psychologicznym, to zrzesza nie tylko psychologów, ale jest mnóstwo ludzi z innych nawet uczelni, które do naszego koła należą. I są to studenci zarządzania, które są też na tym samym wydziale, więc może nie mają daleko, ale na przykład w tym roku w organizacji Prefektusa uczestniczy dziewczyna z Uniwersytetu Ekonomicznego, która studiuje tworoznawstwo, czy też druga dziewczyna, która studiuje pedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym. Więc tak naprawdę to jest przestrzeń do rozwoju nie tylko dla studentów psychologii i nie tylko z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzieje się dużo różnych bardzo eventów, bo oprócz konferencji organizujemy też takie wydarzenia jak na przykład Bal Psychola. To jest taka impreza co roku w maju, przebierana. W tym roku temat będzie piekło niebo. Będą dwupiętrowa impreza, na jednej będzie wystrój taki niebiański, na drugim piętrze piekielny. Z tego, co słyszałam też pod koniec kwietnia, ale to podobno jest jeszcze niepotwierdzona informacja, więc nie wiem, czy powinnam mówić, bo jak dziekan słucha, to może nie być zadowolony, bo dopiero wniosek do niego poszedł, bo chcemy zorganizować Noc Psychola i chcemy, żeby po prostu dziekan nam pozwolił zrobić grę miejską na naszym Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej właśnie od tak po godzinie 21, czyli wtedy, kiedy normalnie jest zamknięty nasz kampus. Więc jeśli tylko dziekan się zgodzi, a mamy nadzieję, że tak, no to zrobimy grę miejską, na którą też zaprosimy nie tylko studentów psychologii. Kogo potrzebujecie? Kogo zapraszacie? Kto może przyjść do Was i znajdzie coś dla siebie? Tak jak powiedziałam, każdy. Właściwie każdy student może u nas działać. Obojętne, czy studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy też w innym miejscu. Tak naprawdę jest, tak jak powiedziałaś, kilkanaście sekcji. One dotyczą różnej tematyki. To są, tak jak nasza sekcja trenerska, tak jest również sekcja psychologii sądowej. Są też kluby dyskusyjne, gdzie oglądają uczestnicy filmy i później o nich dyskutują. No bardzo dużo się dzieje. Jest w czym wybierać, także każdy znajdzie coś dla siebie. Więc jedyne, co mogę, to zaprosić na naszą stronę i tam się bliżej zapoznać, bo ja osobiście rzeczywiście teraz najbardziej się koncentruję na pracy nad Prefektusem, ale sama też kiedyś byłam w sekcji seksuologii i to też było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja w ogóle, jeżeli mogłabym coś jeszcze dodać a propos samej sekcji trenerskiej, ja uważam, że trenerzy bardzo doświadczeni powinni tak naprawdę dawać sobie możliwość ćwiczenia swoich umiejętności przed studentami, bo ja uważam, że to jest najlepsza grupa i najbardziej szczera grupa. Naprawdę, feedbacki, które ja słyszałam, czasem bardzo przyjemne, czasem bardzo surowe po szkoleniach, tak naprawdę niezwykle dużo uczyły, tak? I dlatego ja też, jak rozmawiam z moimi kolegami z branży, czy to coachami, czy trenerami, ja zawsze bardzo gorąco polecam, też już parę osób polecałam, żeby odwiedziły tak sekcję trenerską do poprowadzenia zajęć. Nawet wiem, że tam parę osób znajomych się pojawiło, także tak jak mówię, to jest niesamowita przestrzeń, gdzie można wzajemnie czerpać z obu stron korzyści po prostu.
Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Bo tak, wszem i wobec już można oficjalnie ogłosić, że 30 i 31 maja odbędzie się już czwarta konferencja trenersko-coachingowa Profectus. To króciutko, jak wyglądały poprzednie, bo już brałyście udział w poprzednich. Jak to się zmieniło, jakie były początki? No to już mamy czwartą edycję i z roku na rok jest coraz więcej różnych aktywności na tej konferencji. Chciałam tylko dodać, że jak mówiłam na pierwszej konferencji, że dziesięciolecie będzie bardzo huczne, to dziewczyny się ze mnie śmiały. No trochę też nie wierzyłam, że to się aż tak rozkręci. Ja akurat mam tę przyjemność jako chyba jedna z naprawdę nielicznych osób z naszego zespołu i właściwie chyba tylko ja i Anita jesteśmy co roku na tej konferencji, od pierwszej edycji, tylko ja ją organizuję, nie występuję tam, więc od pierwszej edycji widzę, jak ona się rozwija i pierwsza edycja to był jeden dzień, były tylko jedne warsztaty, chyba trwały wtedy 3 godziny, w zeszłym roku były warsztaty 5-godzinne, były już od drugiej edycji 2 dni konferencji, więc tak naprawdę z roku na rok jest coraz więcej. Przede wszystkim w poprzednich edycjach się opieraliśmy na tym, żeby były 5-godzinne warsztaty i żeby były wykłady, a w tym roku postanowiliśmy trochę zrewolucjonizować program i będą troszeczkę krótsze wykłady, troszeczkę krótsze warsztaty, bo 4-godzinne, ale nic nie stracą uczestnicy na tym, myślę, że dużo zyskają, ponieważ zdecydowaliśmy się do programu włączyć panel dyskusyjny, na którym wystąpią tacy naprawdę eksperci o różnym wykształceniu. Będzie i filozof, i psycholog, będzie też coach biznesu. Tak naprawdę będzie to spojrzenie na coaching i trenerstwo z różnych perspektyw. I kolejną taką nową formą, to jest taki nasz trochę autorski pomysł i wariacja na temat klasycznych sesji posterowych, które są na konferencjach naukowych. To będzie networking space. I normalnie na konferencjach naukowych, na sesjach posterowych prezentuje się na plakatach wyniki badań i tam osoba, która jest autorem badań, stoi przy tym plakacie, tłumaczy, co się udało z tych badań osiągnąć. A tutaj będzie sesja posterowa, na której trenerzy, coachowie, czy też fundacje, stowarzyszenia będą mogły zaprezentować siebie, swoje sylwetki, swoje usługi, swoją działalność. No i też ewentualnie nawet nawiązać jakieś kontakty biznesowe, bo też dajemy na to szansę, żeby zaprezentować swoją ofertę biznesową. Na razie mamy kilka zgłoszeń do Networking Space, także też zachęcam wszystkich trenerów i coachów do tego, żeby zaprezentować swoje usługi, bo przy tak około 150 osobach naprawdę jest szansa na pozyskanie klientów. Tak, ja się zgadzam i też jeżeli mogę coś dodać, ja z roku na rok, jak biorę udział w konferencji, naprawdę za każdym razem mam bardzo dobry feedback ze strony właśnie po prostu pojawiających się klientów, tak? Czyli osoby, które przychodzą na warsztaty albo później same chcą korzystać właśnie z sesji coachingowych, albo czasem chcą, żeby zorganizować gdzieś szkolenie, albo też polecają po prostu mnie jako coacha czy trenera po prostu do innych osób. Dlatego ja uważam, że naprawdę Profectus jest fantastyczną przestrzenią do rozwoju. Ja też bardzo się cieszę, że jako pierwsza mogłam uczestniczyć w pierwszej edycji, a w tym momencie dołączają nazwiska ludzi, od których ja się uczyłam, tak? Więc dla mnie to jest fantastyczne, że też mogę brać udział w takiej konferencji, ale też bardzo się cieszę i naprawdę gratuluję bardzo organizatorom, że jest taki poziom konferencji, że tak to się rozwinął. No Karolina rozpoczyna oficjalnie, tak? Czyli to jest takie oficjalne rozpoczęcie, dlatego że jestem koordynatorem głównym, więc oczywiście to oficjalne rozpoczęcie to będzie powitanie wszystkich gości i raczej zaproszenie właśnie do posłuchania tych gości. Mam nadzieję, że w tym otwarciu konferencji wesprze mnie dyrekcja Instytutu Psychologii Stosowanej, gdzie organizujemy Profectusa. Tak też było w zeszłym roku. Poza tym mamy też bardzo ciekawy komitet naukowy. Są to doktorzy psychologii, którzy sami są też coachami. Doktor Beata Świeży, doktor Jacek Kozłowski, który jeszcze do marca był prezesem International Coach Federation Polska, czyli takiej największej światowej organizacji zrzeszającej coachów.
I trzecim członkiem Komitetu Naukowego jest dr Dorota Krzemionka. Ona jest z kolei redaktor naukową magazynu Charaktery. Także są to naprawdę postaci bardzo istotne w polskiej psychologii i też coachingu. Dlatego też oni też wystąpią takiego z ramienia też organizatorów, bo bardzo nas wspierają w kształtowaniu programu konferencji. Oni sprawdzili wszystkie abstrakty prelegentów, zgłosili swoje uwagi i naprawdę czuwają nad poziomem merytorycznym tej konferencji. Co będzie się działo i w zasadzie czego będzie dotyczyła? Bo tam jest coś o rozmazywaniu granic. O poszukiwaniu granic. Poszukiwaniu granic. Tegoroczny tytuł. Rozmazywanie też. Właśnie, bo to jest tak. Ten tytuł w tym roku to jest szkolenia i coaching w poszukiwaniu granic i możliwości. I celowo zostawiliśmy ten tytuł taki trochę właśnie niedopowiedziany. Taki tajemniczy. Jest tak. Trochę tajemniczy. Właśnie o to nam chodziło, bo tak naprawdę właśnie widzimy tutaj takie dwie skrajności, ponieważ w związku z jakby właśnie rozwojem coachingu, trenerstwa na polskim rynku usług szkoleniowo-doradczych i coachingowych, gdzieś tak dochodzą nas takie głosy od właśnie profesjonalistów, że często na przykład właśnie, zwłaszcza w biznesie, od coachów oczekuje się, żeby byli jednocześnie coachami, mentorami, prowadzili szkolenia, tak jakby żeby byli trochę takimi wszystkim naraz. I często się właśnie dochodzi do takiego pomieszania ról. I to może być i niebezpieczne, i może być właśnie bardzo pozytywne. W zależności od tego właśnie, jak osoba, która jest w danej roli, na to zareaguje. Czy ona będzie potrafiła po prostu tę rolę ze sobą przeplatać na zmianę, ale pamiętając o tym, że w danym momencie jest w danej roli, czy będzie po prostu robić wszystko naraz, czyli tak naprawdę nic. Dokładnie. I właśnie o tym chcielibyśmy w tym roku porozmawiać. O tych granicach pomiędzy rolami coacha, trenera, konsultanta, menadżera, mentora. O tym, co już dzisiaj Anita trochę przybliżyła właśnie te różnice. Ale też psychoterapeuty, bo też będziemy mieć jeden wykład na temat właśnie różnic pomiędzy coachingiem a psychoterapią. Ale chcemy też porozmawiać o tych możliwościach, jakie to daje, to, że ten coaching i trenerstwo się rozwijają i trochę też tak może pogdybać o przyszłości coachingu w Polsce, bo rzeczywiście ta dziedzina się bardzo rozwija, no i to niesie ze sobą bardzo dużo możliwości, ale też zagrożeń. Jasne. O tym, co będzie na konferencji, dokładne szczegóły możemy przeczytać. Tak, na naszej stronie internetowej jest pełen program konferencji. To jest strona o bardzo prostym adresie, więc każdy zapamięta. www.konferencjaprofektus.pl. I tam zarówno jest cały program konferencji zamieszczony, jak i formularz rejestracyjny. Można się zapisać jako uczestnik i słuchacz wykładów, uczestnik warsztatów, ale też można się zapisać do tego networking space, o którym wspomniałam, jako osoba, która chciałaby swój plakat zaprezentować. Takie pytanie może proste, ale i trudne. Dla kogo jest konferencja? Bo powiedziałyśmy o tym, że mogą przychodzić na nią profesjonalni coachowie i trenerzy, ale również studenci. Konferencja na początku gromadziła głównie studentów, bo rzeczywiście trudno się przebić studentom jako organizatorom na rynku, który tak bardzo się rozwija w Polsce. Jest bardzo dużo konferencji trenersko-coachingowych. To, co jest, mi się wydaje, u nas takie może trochę wyjątkowe i taką przynajmniej mam nadzieję, że tak jest, że ta konferencja ma charakter naukowy. No, i macie patronat bardzo... Też. Mamy patronat International Coach Federation, mamy patronat Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i występują u nas nie tylko praktycy, ale też naukowcy, można by powiedzieć, osoby, które też prowadzą własne badania, mają doktoraty i mają też... mają też możliwość o tym się wypowiadać w sposób naukowy. I chcielibyśmy właśnie prezentować ten coaching, o którym dzisiaj mówiła Anita, czyli taki, jak on powinien wyglądać, żeby nie był mylony z mową, z wystąpieniami, publicznymi, ze szkoleniami, czy różnymi innymi formami takiej aktywności rzeczywiście prorozwojowej, ale to jednak nie jest to samo.
od ostatniego poniedziałku, tak? Można kupić już bilety. Tak, na naszej stronie internetowej, tak jak powiedziałam. I są też oczywiście zniżki studenckie, dlatego serdecznie zapraszamy studentów. Tak jak powiedziałam wcześniej, na początku byli sami studenci w tym roku i już widać, że po rekrutacji, że jest dokładnie 50-50, studenci i niestudenci. I w zeszłym roku też było dokładnie tak samo. Na konferencję zgłosiło się około 100-kilkunastu osób i było około 50 studentów i 50-kilku niestudentów. Wow, to jest... Widzimy to po wysokości wpłat, bo po prostu studenci mają zniżkę. Mhm. Więc jest zdecydowanie, poszerza się grono odbiorców. To jest wspaniałe i myślę, że jest się czym chwalić na pewno. Tym, że jest to tak zróżnicowane. To jest w moim odczuciu naprawdę super. To podstawowe pytania. Co, gdzie i kiedy? Jeszcze raz dla przypomnienia słuchaczom. Do końca kwietnia, a być może jeszcze po weekendzie majowym ze dwa dni damy szansę na zakup biletów. To zależy też od tego, jak szybko nam się zapełnią miejsca, ale rzeczywiście na niektóre warsztaty już miejsca się kończą, także zachęcamy do tego, żeby zapisywać się jak najszybciej, bo ma się po prostu pierwszeństwo wyboru warsztatów, ponieważ dziennie odbywa się jednocześnie 10 warsztatów, na każdym jest tylko 12 miejsc, więc bardzo szybko rozchodzą się miejsca na niektóre warsztaty, więc żeby mieć miejsce na tym, co nas interesuje, warto się zapisać już teraz. I tak jak powiedziałam, formularz rejestracyjny jest na naszej stronie internetowej, ale myślę, że zapisy się zakończą 4 maja. No i wtedy będziemy już tylko czekać na uczestników, aż przyjadą do Krakowa. Już się nie mogę doczekać, bo naprawdę zjeżdżają się z całej Polski. I 30 maja o 9 rano rozpoczynamy konferencję na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokładniej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. I konferencja będzie trwała cały dzień, a wieczorem planujemy jeszcze specjalny wieczór integracyjny. Będzie się to nazywało Dinner with Stranger. To tego nie słyszałam. Bo to jest jeszcze, to jest właśnie teraz, pierwszy raz o tym mówimy oficjalnie. Okay. Będzie to taka forma, gdzie zaprosimy naszych uczestników, tych, którzy mają ochotę po prostu spędzić ten wieczór w tym towarzystwie konferencyjnym, do tego, żeby wylosowali restaurację, do której trafią. Będzie ich kilka lub myślę, że z 8-10 restauracji, więc uczestnicy trafią do różnych restauracji, gdzie będą po prostu mieli okazję zintegrować się z innymi uczestnikami konferencji. I oczywiście w każdym miejscu będzie też nasz reprezentant, który będzie czuwał nad tym, żeby wszyscy się odnaleźli we właściwym miejscu. No naprawdę bardzo dobrze zorganizowana konferencja. Moi kochani, mam nadzieję, że zachęciliśmy do skorzystania z możliwości poznania nowych technik coachingowych oraz rozwiałyśmy dotychczasowe wątpliwości, o co w tym wszystkim chodzi, tak w zasadzie. Bardzo się cieszę, że i Anita wyjaśniła i Karolina dopowiedziała bardzo wiele rzeczy, bo sprawa się rozwikłała. Dzisiaj w naszym studiu Radia Pryzmat gościłam Anita Michalska, Karolina Kaduszkiewicz. Prowadziła Karolina Walczowska, realizował nas Marcin Spytkowski. To był program Poza Rządem. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do dziękujemy. Usłyszenia, dziękujemy.